Witajcie, myszki z tej strony Tragolf, w pierwszym odcinku na moim kanale z nowej serii z Kaiser Reduxa. Jako, no jeszcze nie socjalistyczne Stany Zjednoczone, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywało, ale dopiero zaczynamy. No myślę, że jako, że to jest pierwszy raz, kiedy na tym kanale gram Stanami Zjednoczonymi, to jeszcze nie będę tutaj za bardzo dawać, no oczywiście tego, wiecie... od razu już przejścia do tego państwa, ale kolejny raz jak już będziemy grać, no to już przejdę do początku tego właśnie jednej z tych frakcji, która wystąpi. I tak, dzisiaj gramy sobie jako Stany Zjednoczone. Tam dostałem kilka komentarzy na temat właśnie Stanów Zjednoczonych i żeby zagrać bardzo jedną z tych zabawniejszych ścieżek, czyli jako Al Capone, i właśnie dostajemy pierwszy właśnie, jeżeli chodzi o ten event, który powoduje, że możemy go zdobyć, czyli albo możemy po prostu sobie powiedzieć, że nie i już nim nie grać, albo po prostu nim grać. Tak, ten event po prostu powoduje, że my wiemy, że on się pojawi i tyle. Więc teraz oczywiście bardzo tutaj dużo takich się, że tak powiem, pojawia eventów, takich, które naprawdę albo nas uderzają, ale my nic nie możemy zrobić, albo w ogóle no, słabo jest. I to, co my mamy zamiar zrobić obecnie, to sobie przygotować po prostu się na wojnę. Ja dokładnie nie wiem, czy tutaj jest jakieś coś do przygotowania, ale jeżeli możemy, no to jeszcze w Cleveland zrobimy sobie tyle fabryk. O, nasi los, ile my mamy? Ale jeszcze w południowym Ohio zrobimy. Okej. I tak naprawdę wiadomo, że teraz musimy poczekać sobie, teraz będą te wszystkie eventy, które możemy, że tak powiem, wykorzystać. Tutaj jeżeli chodzi o... tutaj jest taka rzecz, i w sumie dziwne, że my nie pokazywał, że możemy zrobić. Gdzie to jest? Mają strasznie duże drzewko. Oto. Że możemy zrobić coś takiego, że fails, no to wiadomo, że coś się stanie. I tak naprawdę my zrobimy, żeby po prostu się nie udało. To będzie dla nas najlepsze. Ogólnie rzecz biorąc to... O, czarny poniedziałek. Ogólnie rzecz biorąc... to tutaj aktualnie bardzo dużo, jak to powiedzieć, bardzo dużo tutaj się zmieniło, że tak powiem, zrobili takie małe aktualizacje i trudno mi powiedzieć, czy zagrać, czy nie, bo z jednej strony fajnie było zagrać, ale z drugiej strony w sumie nie jest aż takie według mnie fajne, więc jak na razie my spróbujemy po prostu zrobić jak najwięcej, ile się da. No niestety nie udało się, no szkoda, bardzo wow. Zróbmy w takim razie bypass. Tutaj mu się chyba portret zmienił. No i tak, żeby pójść w wojnę domową, no to oczywiście trzeba... nawet nie wiem, po prostu klikam. Musimy po prostu dać, żeby MacArthur doszedł do władzy, żeby jego junta wojskowa doszła do władzy. Jeżeli chodzi o to, co ja wiem, że się zmieniło na świecie, no to coś z Japonią. Zmienili drzewko, podobno zrobili jakiś revamp. Nie znam drzewka wcześniejszego Japonii, więc nawet nie wiem. Pomożemy im. No i kilka państw, na przykład socjaliści tutaj dostali też, Islandia też dostała drzewko. Co tam jeszcze? Luksemburg, ale Luksemburgu nie ma na świecie. Też Francja dostała drzewko po tym, jak już tutaj wygra. To myślę, że to będzie fajne. No i tak, jak sami widzieliście, tutaj tak naprawdę muszę od czasu do czasu patrzeć, co tam mogę zrobić i klikać. Ponieważ jak na razie to jest symulator klikania. I najważniejsze jest to, żeby nie doszło do tego, żeby był pokój. Co już jak sami widzieliście, raczej się nie da.
I teraz tutaj są jakieś to, więc zawsze wybieramy sobie oczywiście tych, którzy albo są nasi, albo są przeciwnikami na tych, którymi będziemy walczyć. Więc tutaj jakieś coś możemy chyba zaatakować? Nie. No, ale my na razie tutaj wszystko robimy, co możemy. No niestety to jest strasznie dużo pojawiających się rzeczy i jak sami wiecie, ja nie cierpię, kiedy w modzie jest miliard eventów na początku, bo dosłownie nie chce mi się tego czytać. Wiem, że niektórzy lubią pisać lore, lubią pisać do tego właśnie, do tych eventów tekst, ale naprawdę wiem, że spędzicie nad tym jakieś pół godziny swojego życia, ale ja po prostu to kliknę w jedną sekundę i mnie to nie obchodzi. No, kiedyś tam, tam rozmawiałem z innymi moderami na temat, o co myślą na temat AI, z tym, że on generuje tekst. Właśnie, że czy to nie jest właśnie, co oni na tym sądzą? No i tam powiedzieli, że no nie, no oni tam są właśnie przeciwni temu, że to no przecież oni tutaj mają czas i w ogóle. No ale szczerze powiedzmy sobie, no to nie jest najważniejsze w modzie, żeby był tekst. Widziałem wiele modów, które tam ludzie, po prostu strasznie dużo było pisarzy, a ledwo co było, było jakiś, wiecie, no, koderów, i takie mody zazwyczaj słabo kończą. No czasami też jest na odwrót, że jest dużo koderów, mało pisarzy, no ale taki mod to częściej powstanie, przynajmniej. Dobra, co tutaj jest? Więc... Nawet nie wiem, co tu chodzi. Dobra. Tutaj, o, Frank Sinatra tam był. Z tego co pamiętam, Frank Sinatra możemy nim grać, coś mi się wydaje. Że chyba jeżeli jako PSA, to on chyba w Las Vegas jest. Leave it be. Tak, on na razie niech sobie szaleje. Tak naprawdę nas to nie obchodzi. Ja na razie zostawiłem no, temu państwu, bo my później sobie zmienimy. Na razie zostawiłem mega tutaj, że tak powiem, dużo badań, które nie są potrzebne. Wiem, że to z jednej strony fajnie by było mieć, ale z drugiej strony nie. Więc myślę, że na razie pójdziemy przeciwnie. Bo Kanada oczywiście może nas bardzo zrypać, że może nas zaatakować. Ale my aż tak bardzo nie jesteśmy tym zainteresowani. Myślę, że oczywiście, że skanterujemy BOW, ponieważ nas to nie obchodzi. Więc jak sami widzicie, tak wygląda początek wojny domowej. Dlatego większość osób, gdy zaczyna, to zaczyna już po tym, ponieważ dosłownie też można trochę zrąbać, bo jest dużo tutaj decyzji, opcji do wybrania. A my tak naprawdę skończyliśmy już tutaj Speaks to Hover. Tak, tutaj chodzi o to, że wtedy na pewno Mankartu się pojawia. Więc tak, możemy zrobić w takim razie Pentagon. I okej. Okej, tutaj w Czechach coś się stało. Ciekawe jest to, że teraz właśnie zmienili, że teraz już powinno się mówić Czechia, a nie Czech Republic. No myślę, że z jednej strony to było im trochę głupio, że wszyscy mówią do nich Czech Republic, co jest strasznie długie. Dobra, w takim razie popatrzmy sobie może, jak budowa wygląda nasza. Nasza budowa w ogóle nie wygląda nic. Nic nie wybudowaliśmy, żadnej fabryki, mamy 284. Nawet nie patrzyłem, jaki to jest modifier, 45, o, to jest nawet duży modifier. Teraz oczywiście wszystkie te modifiery muszą się zwiększyć z tego względu, że, no, że zmieniła się opcja tego, jak to się nazywa, liczenia. Teraz sobie jakiś wzór matematyczny dali, że nawet jest w opisie.
Okej, okay, mamy US Navy do zrobienia. Zróbmy wtedy w takim razie US Navy. Dostaniemy pierwszy, znaczy się pierwszy event. Już dostawaliśmy event, ale event, który nie będzie o polityce pierwszy. I oczywiście trochę można powiedzieć, że ich boostuję, ale realnie to nie chcę, żeby oni nabrali dużo political power. Więc to też jest jedno z ważniejszych. I wygląda na to, że nie mamy już nic do roboty, więc nabiorę sobie. Oczywiście mógłbym coś tam im porobić, żeby mi się to robiło, ale okej, okay, mamy pierwsze wybory, więc oczywiście co wybieramy? Wybieramy Billa Haywooda, bo realnie tak. Jest on i tutaj mamy wiceprezydenta Rida, ale oczywiście wszyscy się wkurzyli, że co to ma być, SPA, co wy kurde tutaj robicie, przecież socjaliści nie powinni rządzić. No i teraz powinniśmy przechodzić już powoli do momentu, kiedy wszyscy się rozdzielą. Więc czekamy. Tak, to jest najbardziej spokojny moment od dawna w grze. To jest dziwne. Okej, okay. W takim razie może popatrzmy sobie, co na świecie się dzieje, czy coś ciekawego się pozmieniało. Widzę, że Sejm tutaj wszedł. To jest najbardziej podoba mi się, że Polska ma tyle możliwości, a ich ideologie to jest... tak. A ich ideologie to są podstawowe i to jest jedno z najśmieszniejszych, że nie mają własnych ideologii, a reszta państw to ma jakieś własne ideologie w ogóle. Okej, co tutaj mamy? Możemy Haywooda zmienić. Dosłownie nie wiem, co możemy poradzić. Możemy niby coś zrobić teraz. I gdzie niby coś możemy zrobić? O, tutaj. Możemy 7 dni, to chyba się już powinno zrobić. No i co tutaj jest? Focus the ODB. Myślę, że to jest tak zrobione, żeby nie było aż tak źle. A wyślemy. Gorzej być nie może. Wyskakuje mi miliard. O, miliard tego. Okej, okay, ominiemy wszystko, co jest. No. Nawet nie wiem, co to znaczy, ale. Okej. Okay. Tak naprawdę chyba można sobie to ominąć. Okej, okay, tutaj Michigan, Illinois, Pennsylvania, Ohio, Stanford, Reporter. Borders jest ważniejsze. Więc tak, w sumie tutaj pisze, że... act quickly. Now the election is over and you'll be able to act quickly. Ale co to znaczy, że... Bo tak naprawdę możemy zrobić wszystko. Nie wiem, co to znaczy time's up. Że znaczy, że... Że po prostu, że już się zaczyna wojna? Okej. Okay. O, to da nam dosyć dużo. I New Hope for Alaska. Okej, okay, to chyba znaczy, że będą lojalni. Okej. Okay. Tutaj tyrant jakieś, ale oczywiście my szybko tutaj zmieniamy. Strike the Minuteman. Tak, możemy to zrobić. Wszystko, co uderzymy z przeciwników, jest najważniejsze. Wojna naprawdę może być w Ameryce prosta, jeżeli się po prostu będzie ciągle atakowało z przeciwników. Okej! Okay. W takim razie koniec. Tutaj wszystko zbypasowało. Junta przejmuje władzę. Jest Douglas, MacArthur. Douglas MacArthur. No i gramy jako CSA. Tylko jest taki problem, że oni już wszystko sobie ustawili. Nie cierpię, kiedy to powstaje, a ty i tak musisz. Dobra. Więc tak, to zostawiam. Dobra, zostaje jednak. To, co będę chciał, to oczywiście musimy sobie zacząć rekrutować.
Tutaj sobie wyłączamy. Silence. To jest dlatego. No jak na razie to myślę, że byśmy sobie zaczęli tych respić, bo naprawdę nam się przyda. Ich nie jest aż tak dużo. Możemy dać w sumie na nisko. Garnizony nie będą aż takie ważne. Operacje nie. Upgrades nie. Dobra, chyba wszystko na razie mamy dobrze ustawione. Możemy dużo w fabryk sobie porobić. Nie wiem, po co robicie to. Budujcie fabryki militarne. I mamy sporo tego, nie powiem. Tutaj coś się zepsuło. No nie możemy nigdzie importować. Mamy niby statki, ale... Myślę, że flotę i tak ukradniemy komuś, więc... Na razie róbmy o tak. Konwoje, no na pewno karabiny to musimy mnóstwo produkować. Tutaj truck. To truck. Widzę, że tutaj... Trochę zostawili starego GUI. A... To jest akurat, to był błąd, więc... Ja to wiedziałem. Czasem mi się robi. To jest kiedy się zmienia właśnie po prostu z kraju na kraj. Tutaj sobie weźmy. Aż dziwne, że pociągu nie można było dać, bo zazwyczaj pociągi są. No chyba, że nie mają tego. Po prostu wiecie. Coś tutaj mamy? Mamy tych. Sobie od razu wybierajmy, bo to jest wtedy boosty dostajemy. Fajne. Podoba mi się to, że oni postanowili, że dadzą tą kolejkę do tego. Że nie trzeba aż tak bardzo no, się, że tak powiem, patrzeć na to ciągle, tylko po prostu można kolejkę ustawić do robienia. Okej, okay, basic, small, sobie weźmiemy to i sobie może to w takim razie weźmiemy, wtedy więcej będziemy mogli porobić. Więc jak się pojawi ta kolejka, to wtedy po prostu, znaczy się pojawi ulepszenie, to wtedy po prostu zrobimy. Mamy fabryki, znaczy się mamy to, więc możemy zrobić, wow, ale dużo im dali. Agencje róbcie. Pytanie jest takie, czy wybrałem im ikonkę. Czasami jest zepsute, że nie jest wybrana ikonka na samym początku. Okej, więc wy robiliście jakiś głupi event. Znaczy głupi event. Możliwe, że jedyny fokus, który teraz jest, nie sądzę. Możemy dosłownie armię robić, więc bierzcie armię z Thompsonami. No i teraz ogólnie armia. Więc co byście zrobili? Wiecie co, może na razie zbierzmy ludzi. Mamy jeszcze czas, żeby ustawić wszystko. Więc pierw ustawmy tak, ile możemy. Oczywiście później będziemy mieć rekrutów, więc nam da. Z tymi to raczej nie będziemy walczyć przez dłuższy czas, ale tutaj może się coś postawić. A tutaj wiadomo, że jeszcze tutaj powstanie coś. Na razie sobie wybierzmy tylko marszałka. Mamy jednego, ma jakiś doktrynkę, możliwość do zrobienia, więc bierzemy sobie. Wygląda jak taki typowy, nie wiem, Rosjanin. No i wiadomo, że każdy front będzie inny. Na razie sobie wierzmy jakiegoś gościa, który ma po prostu boosty do obrony, bo później sobie weźmiemy jakichś innych. No i myślę, że możemy rozpocząć. Teraz będziemy oczywiście dostawać tutaj jakiś dużo eventów, jakieś też inne rzeczy, jak to wygląda z produkcją, nadal jest znakomita, więc to mi się podoba. No i jak tak już tutaj powstało kilka frontów, to oczywiście musimy je porozdzielać. Więc tutaj część pójdzie na tych. A tutaj będziemy mieć oczywiście problem z tymi American. No z nimi chyba będziemy walczyć przez pewien czas, więc trzeba będzie coś tutaj obstawić. Okej. Okay. AUS Offer Peace. Tak, to jest ważne. Jeżeli z nimi będziemy mieć
Pokój to będzie wszystko w E. Nonsense z nimi nie musimy zrobić. Okej. Okay. Long accept. Nie wiem, co to znaczy dokładnie. To chyba dostaliśmy po prostu Illinois? Nie sądzę. Ale coś się tam zostało. Okej, okay, tutaj znaczy, że jeżeli mamy budować to, to co mamy budować? Okej, okay, nie wiem, co to znaczy dokładnie, ale to zupełnie nic. Dla mnie to nic nie mówiło. Okej, okay, Military Debate. Już wojenne, Social Patriot, Collective's Plan, Centralist Plan. Tak naprawdę byłoby fajnie, gdyby mówili nam dosłownie, o co chodzi, a schodzi zapewne o coś z takiego. Dlaczego żadna z nazwy się dosłownie nie... Żadna z tych nazw się nie kojarzy z tym. Okej, okay, co to znaczy? Tutaj Grand Battle, Mass Assault. Myślałem, że Mass Assault byłoby fajnie. A później w Collectivist. Bo to wtedy zawsze Mass Assault jest fajne przy Rosjanach. Okej, okay, pytanie jest takie. Thanks to superior training firepower, Federalist City. To znaczy, że my tracimy to. Czy nam się opłaca tutaj zostać? Z jednej strony tak, z drugiej strony... Wiecie... Pytanie jest, co to tutaj tracimy? Tracimy fabryk dosyć sporo. Myślę, że zostaniemy na razie. Też ważne jest, żeby... tego dać. I żeby mu... też tutaj... trochę poszło dywizji tu. Okej. Okay. Tutaj kolejne jakieś rzeczy. Na razie sobie tutaj poróbmy i oczywiście dalej sobie rozwijajmy. Dlaczego nie możemy tego zrobić? A, że jeszcze nie mamy kontroli. Dobra, w takim razie sobie tutaj zbierzmy. Mamy kolejnych, więc tych były się w większości wysłało, plus jeszcze trochę tych tu. I nie wiem, czy szkolenie byłoby dobre, może lepiej nie szkolić. Okej, kto będzie tutaj nam dowodził? Jakiegoś fajnego gościa by się przydało. Nie sądzę. Planning speed, ten jest dobry. Supply consumption, nie, ten jest lepszy. Dobra, więc tak, póki co... póki co musimy zdobyć jak najwięcej dywizji. Air Force, o, Air Force, zapomniałem, że też mamy to. Tak naprawdę to nie jest jakiś mega ważny. To sobie weźmiemy. Pytanie jest takie, w sumie mamy, ale czy na pewno mamy? Mamy. Mamy te samoloty. Dobra, w takim razie niech polecą tutaj. Okej, się stworzyło, więc oczywiście już zaczniemy tutaj produkować. Potrzebuję tych agentów, by się przydało nam robić. Okej. Okay. Więc się rozpoczęło, więc tak, jeszcze przyjmiemy wszystkich. Tak, to jest teraz państwo syndykalistów. Więc się rozpoczęła wojna. Wojna, która zmieni oblicze Ameryki. A my, pytanie, czy możemy coś zrobić innego oprócz tego... co tutaj mamy. Chyba nie. Dobra, póki co rozbijajmy. Tutaj została przyjęta granica. Co oznacza, że możemy wysłać
część dywizji tu, plus część dywizji tutaj. I tak naprawdę mamy zjednoczony front. Wow. Nieczęsto się zdarza. Ale na tym zakończę. No niestety cały odcinek polegał na tym, że w sumie szykowaliśmy się do wojny. No ale w następnym odcinku już zobaczycie, jak się bijemy. Więc był z wami Trehol. Pamiętajcie o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu. Zachęcam do oglądania mojej karty społeczności, bo jestem tam bardzo aktywny. No to cześć!